Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Driver San Francisco. Więc tak, teraz będziemy musieli wcielić się w rolę Tenera, jak zawsze, i będziemy musieli przesłuchać naszego pasażera. Z tego tak zrozumiałem, z tego planu na tą misję początkową. Więc zobaczmy. Ordell's a thief, but he's not a snitch. Now you won't know anything about it. I'm just gonna borrow him for a while. Okay. Yeah, that's the idea. Dobra. He's not close enough to Jericho to pull my cover. Możemy sobie skrót zrobić. The problem's gonna be getting Jericho's people to trust Ordell. Ciekawe, jak to robią ci ludzie, że oni przed samym uderzeniem potrafią uciec przed tym samochodem, nie? Nigdy was to nie ciekawiło? Kurwetka znowu, pięknie. I to ZR1, to nie byle jaka kurwetta. What do you want, Ordell? Why are you wasting me on kid stuff, sweetheart? I'm the best damn wheelman in this city. Ha! We'll see. Can you use a GPS? If I have to. Prove yourself. Complete this route and don't hang around. You're up against the clock. Okej. Okay. To jest prawa ręka Jericho. Ta laseczka. Ordell, call me sweetheart again and I'll string you up by the balls. I'll bear that in mind, honey. Just keep pushing me. O, niech ci jajko odpadnie. Jak ona do mnie się odzywa? You got stones, I'll give you that. Keep it cool, Ordell. Get a move on. Just watch me. All right, Ordell. Dobra, musimy przejechać na czas traskę, kilkanaście checkpointów. Ale tą korwetą, chłopie. Już często się te korwety, widzę, pojawiają. ZR1 można odróżnić od innych korwet bardzo prosto. Po prostu one mają taki malutki z tyłu spoilerek. Z06 korwetki nie mają tego. Te mają, no i oczywiście maska jest inna. Tutaj jest przeszklona taka, albo z pleksy, i tam widać trochę silnika. A w zasadzie chyba to jest kompresor, nie? Not bad, Ordell. Not great, but not bad. So when do I see some real action? Relax. You'll get the call soon enough. Okay. Just bumped up Ordell's cred with Jericho's crew. I think we got us a ball game. Spoko, czyli to była taka misja, gdzie musieliśmy się komuś przypodobać. Czemu nie możemy się wcielić po prostu w tą Laylę? Nie, to by dużo rzeczy ułatwiło. Ale musimy pamiętać, że Jericho też może się wcielać w różne postaci. I on się po tej właśnie misji pokazał nam, że może się przemieniać w inne postaci. Okej. Zawieszony, odblokowano. Spoko. Tu mamy kolejne wyścigi do roboty. Weźmy sobie taki wyścig poboczny. Odblokowuje... Co? RUF RK Coupé. 35 tysięcy! Musimy to zrobić, bo trzeba 5 milionów zdobyć. A jak zrobimy to za pierwszym razem, to dostaniemy 70 tysięcy tych kredytów. To jest bardzo dużo. I będziemy się ścigać GTR-em, więc powinno się udać. A nawet jeśli będzie słabo, to pomożemy sobie inaczej. Nie no, ale na razie ścigamy się normalnie. Aha, bo tutaj muszę tym i pewnie tego rufa odblokowuję. Będziemy jechać przez most, ale super. Jest najdłuższa prosta w całej grze chyba. Dobra, GTR, pokaż co potrafisz na prostej. Jest dobrze. Tutaj chyba nie działa coś takiego jak strumień aerodynamiczny. Oh shit, oh shit. On się rozwalił. Dobrze. Szkoda. Żałuję, że nie mogę wam puszczać tej fajnej muzyki, która tutaj w tym driverze jest. Naprawdę ona jest świetna. Czyli tym już chyba nie zdążę się wyrobić. Troszeczkę musimy tutaj... O nie, moje dwa auta też się zatrzymały. Cholera, niedobrze. No to tego też tutaj musimy troszeczkę spowolnić. Nie dużo, to odrobinkę.
Ach, tym nie zdążymy. Ale tym zdążymy chyba. Co, blokada drogowa? O! Wyrobił się, no dobrze tutaj cisną goście. Ten też za daleko. Tutaj musi się udać teraz. No akurat ciężarówka mi stanęła. Fucking shit. Aha, tu będziemy zjeżdżać. Weźmy coś pod prąd, bo tam jest ciaśniutko. Tak, tu jest ciaśniutko. Pyk. Ej, patrz jaki twardziuch. Dawaj Nissan. Zmieniamy się na pluszawę, która jest prawie rozwalona. O chłopie. Ale tamtego zawodnika już nie ma. To tak to nie może być. Mój piersiak rozwalony jest. Teraz tu będą jechać, spoko. Weźmy to. Trzeba uważać, żeby Nissana nie uderzyć. Tutaj. Okej, blokujemy go, blokujemy. I zmieniamy się na piersiaka. Dobrze, i teraz powinno pójść. Jeszcze 9 checkpointów. W zasadzie moglibyśmy go już tam zniszczyć, bo też mi się nie chce wierzyć, że to Porsche wytrzyma do końca. Ja tak używam RUV, Porsche zamiennie, bo dla mnie to jest po prostu Porsche, no i tyle. Chociaż muszę sobie poczytać na temat właśnie tej marki RUV. Skąd ona się wzięła, dlaczego ona istnieje i kto produkuje te samochody? No chyba dalej Niemcy, tak? Może to jest na rynek amerykański te RUVy? Nie wiem. Ale świetnie się jeździ, naprawdę zrobili genialnie te poruszawy tutaj. One śmigają fantastycznie. Super się trzymają, znaczy się, jak się jedzie właśnie taką większą prędkością typu 300 na godzinę. Podejrzewam, że mój GTR raczej tak nie skręca, oj nie. Dobra, muszę tam zaraz zajrzeć do GTR-a. Już przed nami meta. Zajeżdżamy do mety i hops. I będzie chyba ok. Tak. Cyk! I proszę bardzo, 70 tysięcy do kieszeni. 35? 30... Patrz, prawie mam 500 000 zaraz kupię ten zajebisty mnożnik razy 10. Wow. Okej. To mi pasuje. Dobra, to sobie zrobiliśmy. To było dosyć proste, bo wyzwania po tej części San Francisco już bywają dość trudne. A co my tu mamy? Okej, to będzie też dosyć łatwe, zwłaszcza, że będziemy mogli robić to GTR-em odnowionym, myślę, bo po ostatnim zadaniu, no było ciężko. Tu chyba nie można wybierać sobie koloru samochodu. Aha, przez checkpointy nie trzeba nic niszczyć. Jedziemy sobie z prądem, cyk. I słuchajcie, myślę, że po tej misji powinniśmy mieć już 500 000, żeby zakupić ten 10-krotny mnożnik. Oh shit. Oh shit. Niedobrze. Na styk miałem. Nie, to będę musiał powtórzyć. No powiem szczerze, tego się nie spodziewałem, że mi się tak fura wywali na dach. Ten samochód powinien być naprawdę dobry i taki dosyć stabilny. Ja tam źle pojechałem po prostu i tyle. Damy radę. Tutaj w zasadzie moglibyśmy wziąć każdy lepszy tam samochód z ulicy. Ale nie widziałem, żeby ani jeden GTR sobie tutaj jeździł po ulicy. Więc fajnie byłoby sobie, było sobie go kupić za te 50 tysięcy punktów. Dobra, udało się wyrobić. Drifcik, delikatny. Nitro. O, będziemy musieli tutaj przez te portowe tematy jeździć. No dobra, przyspieszenie ma bardzo dobre. Gorzej jest ze skrętem. I tu jeszcze garaż mam niekupiony. Teraz sobie pojedziemy tu. Trochę zwolnimy na szutrze. Samochód niezbyt dobrze się prowadzi. I niezbyt dobrze się prowadzi tak w stosunku do tych porszawek tak w ogóle.
Ops. Okej, teraz idzie gładko. Musimy pojechać skrótem. To jest taka fajna droga asfaltowana, na której zawsze lubiłem sobie driftować korwetką czy coś. Czasami się udało naprawdę mega fajne ślizgi zrobić. Później się odblokowuje taka korwetka edycja driftowa i ona jest taka przystosowana bardziej do driftu. Można nim takie dłuższe, płynniejsze ślizgi robić. Dobra, chyba poszło. Pyk, 16 i... I elegancko. Dobra, ile dostaniemy za to? 35. No nie. Ja myślałem, że dostajemy ten bonus. Musimy jeszcze jedno wyzwanie zrobić. Cholera. Odblokował nam się Le Mans, jakiś samochód. Tu coś mamy. A to jest... Nie wiem, to będzie chyba trudne. To będę musiał mieć jakiś super zwrotny samochód. Właśnie może coś na kształt Rufa. Zobaczymy. Tu mamy jakieś wyzwanko. Co my tu mamy? Dojść do celu, trzymaj tętno powyżej 30. Powinno być chyba spoko. 35 tysięcy dostaniemy za to. Myślę, że będzie ok. Tak nie mogę sobie wyobrazić, bo wiem, że Pagani Zonda kosztowała gdzieś z 2 albo 3 miliony. I nie mogę sobie wyobrazić tak farmić bez końca za nią, więc chcę jak najwcześniej nabić sobie ten mnożnik, żeby ona mi się jakoś tam sama nabiła, ta korweta, ta Pagani, ta kasa na Pagani. Dobra, będziemy musieli wbiegać na most jakoś, chyba tu. Jezu, jaki on wywrotny jest! O co chodzi? I w drugą stronę mnie ustawiło, jak na złość. Dobra, pod prąd trochę. Chyba tu wjedziemy na most, bo musimy raczej przejechać na drugą stronę, nie? O cholera, jak to się głupio odbiło. Dobra, pod prąd. No, powiem wam, że nie jest ten samochód zwrotny. Plusem jego jest to, że dobrze przyspiesza, ale... Do najbardziej zwrotnych on nie należy. Jaki tu jest gęsty ruch uliczny. O nie! O, myślałem, że wykręcę. Dobra, nie dość, że w wyznaczonym czasie, to jeszcze trzeba utrzymać to tętno, więc trzeba tak trochę ryzykować. Dobra, jak teraz... O kurde, my musimy sobie sami drogę tutaj ogarnąć. Jezu, on nie chce skręcać. Dobra, zjadę tu. Chyba nawet dobrze zjechałem. No, powiem, że skręt ma okropny, zwłaszcza przy tych dużych prędkościach, powyżej 200. Kurde, a ta Porszawa naprawdę dobrze tam skręcała. Dobra, ej, słuchajcie, jak wykonam to zadanko... Mam jeszcze dużo czasu w sumie. Jak wykonam sobie to zadanko, to będę mógł już chyba w końcu kupić ten mnożnik. Dobrze. Jest! Mamy to ogarnięte. I teraz 500 000, proszę bardzo, w końcu. W końcu mamy ten mnożnik. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, zarabianie sobie hajsiwa w ten sposób. Powinien on mi się szybciej sam nabijać, prawda? Tu mam dwa garaże do kupienia. Widzicie, że tutaj nic nie kupuję, bo mi zależy na tym, żeby mieć ten mnożnik. Proszę bardzo, mnożnik dochodu. Kupujemy. Hops. Tak jest! Mamy razy 10! Mnożnik! No, mamy teraz bardzo mało pieniędzy. No, nawet nie wiem, czy uda nam się coś kupić, jakiś samochód za to. No, ważniejsze jest to, że teraz będziemy mogli szybciej zarabiać pieniądze na nowe samochody. Nie, to się chyba opłaca. Tutaj z tych takich lepszych też nie mogę nic na razie kupić. GMC, może Jaguar? A, niestety nie. Kupiłbym sobie XKR-a, tam był XFR. Maserati było też dobre. A zobaczmy, czy mam coś odblokowane z rufów. Tak jest, zobacz, mam tą fajną Porsche'ę odblokowaną. Chociaż RX Coupe. Dobra, co sobie jeszcze zobaczymy. Teraz i tak nie mamy pieniędzy, więc wszystko jedno.
Zastanawiam się, czy ten mnożnik, on też dotyczy na przykład tych misji tutaj, czy on... Czy on dotyczy tylko tych takich wyczynów, które robimy podczas jazdy dowolnej. W każdym razie chodźmy zobaczyć, co tam tener dla nas ma do roboty. Mamy masę w ogóle nowych aktywności podblokowywanych. Dobra. Tanner, you Tanner. Forget it. Zastanów się nad planem Jericho. Okej. Dziwna misja. Ja myślę, że jego plan jest okej. Już się zastanowiłem. A teraz zajdzie mi nowe fury. Tanner. Hello. Something just doesn't make sense. Oh yeah? Well, just add it to my list of crap that don't make sense when I'm with you. Hey, just a minute. Jericho's a grade A gangster, right? Point being? He's not a mass murderer. Ah, bull. He blew up a daycare just to pick a dollar out of the rubble. No, that's not what I'm saying. Revenge costs money. It doesn't bring it in. Ah, why are you overthinking this? Just doesn't add up. So explain it to me then. Look, I can't. Come on, I'm all ears. Look, it's not what? That. What? I'm sorry, I'm still not hearing your genius explanation, hey, John. Don't be an asshole. Oh, I'm the asshole. That's real nice. God damn it, Joe. What? Look, if it was just if that. If it was just that, what? It was just that, that. If it was just that simple. Oh, yeah, I'd love to hear yeah, this. Yeah, if it was just that simple. You're blowing hot air, John. You're blowing hot air like a big old. Like that. Uh-huh. Jones? Sfrizował grę. Zgliczował życie, gościu. Oh man. Jones, the city, all frozen. Oh man, I lost it. I've totally lost it. Patrz, nawet widać, jakby ten samochód hamował. Ole beka. Jak to wygląda? Nawet ludzie na poboczach. Wszystko. Ja się chciałem przyjrzeć trochę. I pewnie jedyna osoba, jedyna postać, jaka będzie się ruszać, to będzie właśnie Jericho. What the? That ambulance. It's the only thing that's moving. Okay. So heavy. So damn tired. I've got to find some way out of this nightmare. Dobra, idziemy za karetką. Czy to oznacza... Aha. Czy to oznacza, że my... jedziemy w tej karetce w rzeczywistości? Wow! Following this ambulance, these trails. It's like a rush of blood. Oh man, I'm starting to drag. Phew! This is more like it! Just stick with them, John. You're not shaking me. To jest fajne, że w tej grze wszystko ma takie swoje wytłumaczenie, nie? Bo twórcy mogli sobie zaszaleć z różnymi takimi smaczkami i jakimiś dziwnymi rzeczami, bo powiedzą, to jest sen i właśnie wszystko może się dziać, nie? Oh God! What was that? What's happening to me? Damn it, Ricky. This guy's losing a lot of blood. Call for a police. Whoa! Okay. This changes this. Huh? Let's see you get away from me now. Okay. Oh yeah. I'm back on my game. Tak wygląda, jakby oni mnie faktycznie transportowali do innego szpitala czy coś. Na dwóch kołach? To fajna ta karetka. Na pewno w środku bardzo wygodnie jest.
gdzie oni tak jadą? Oho. O. Okej. I'm not losing it. I can't be this. There's got to be some explanation for all this. Ciekawe. A gdzie jest Jones? Like a big old asshole. It's called the brain fart. What the hell are you doing? Just some more strange crap for you to put on that list of yours, Jones. All right. You lost me there, man. In the time between my snapping my fingers and you hearing it, I was somewhere else. I was on some goddamn death race. In some nightmare remix of San Francisco. Yeah. Okay, John. I'm serious. Damn, John, you're either screwing with me or scaring me. I don't know which. I'm serious. Hey, listen, man, everything's gonna be okay. We'll pull you through this, whatever it is. Yeah, thanks for the support. No, I mean it. You're gonna pull through. I know you can hear me and everything's gonna be okay. What? Aha. I tam Jones był przy nim. I chyba go przewozili karetką w inne miejsce. I Jones do niego mówił, bo wiecie, ludzie jak są w śpiączce, to oni słyszą to, co się do nich mówi nieraz i pamiętają to, jak się wybudzają. W sensie, ja nie byłem w śpiączce, ale tak słyszałem. Okej. Okay. Hey, Tanner, talk to me. I've got nothing to say. Oh, bull, whatever happened back there, it freaked you out. And it freaked you out with that freaky hoodoo you got going on, then I'm pretty freaked out too, man. What if I am losing it, Jones? What if this is all in my head? Oh, please, that's all you're worried about? Look, the difference between you sane and you crazy is that you drive slightly faster. Now, come on. We got a man to catch. Right. Let's go. Dobra. To było akurat dobre. Różnica między tobą i szaleńcem jest taka, że ty po prostu jeździsz szybciej od szaleńca. Bardzo dobra robota. Okej. Okay. Wiecie co? Ja mam ochotę na jakiś wyścig. Co my tu mamy? 25 tysięcy. Shiroko R nam się odblokowuje. I co, ja faktycznie zarabiam 10 razy więcej tych punktów? Na przykład jak wezmę sobie ten wyścig. O ja, tu będziemy głównie szutrami jeździć. To nie jest zbyt dobrze dla GTR-a. Chociaż napęd na 4 buty ma to, zobaczcie. Ślizga się jak masło po patelni. Nie jest zbyt dobre prowadzenie, a są zdecydowanie lepsze samochody do jazdy po szutrze. No, w razie czego jakoś sobie tam pomożemy, tylko tutaj jest problem taki, że no... Po szutrach normalnie samochody nie jeżdżą, tylko właśnie po asfalcie, więc będziemy musieli na przykład... Gdzie ja pojechałem? Cholera! Dobra, teraz to już musimy sobie pomóc na pewno. O, weźmy to. O kurde, ten nie skręca. Trumna jakaś. Weźmy to. To da radę. Lancia Stratos. Jak puszka od sardynek poleciała. Weźmy to. Audi Quattro. Dzień dobry panu. Weźmy sobie to. Jak już widzicie, GTR nie do wszystkiego się nadaje. Ale poleciał. Alfa Romero. Dobra, ich podgoniłem już. Bardzo dobrze. Ajajaj, niedobrze. Dobra, tutaj mam coś. No, oni, im się zaraz życie skończy, coś tak czuję. Czekaj, bo ja nie z tej strony. O, coś takiego sobie zrobimy, cyk. Dobra, szanse wyrównane, no. Teraz możemy sobie już raczej spokojnie jechać. Okej, tu możemy sobie naprawić furmankę. Niedużo jest uszkodzona, więc to... Ale zawsze coś. Jednak trochę tej asfaltowej jazdy tutaj jest. Tak, gdzie oni pojechali? Gościu. Ale żem skusił teraz.
No nie ma wyznaczonej trasy, musisz tak mniej więcej na wyczucie jechać. Nie, dobrze. Ej, czekaj, bo tutaj te samochody zostawiają ze sobą takie ślady jakby poza za lampami. Czy to oznacza, że w tej grze mamy jakiś tunel aerodynamiczny? Czy coś takiego? Ej, dobrze, pojechałem nawet. Bo teraz ja mam taką prostą drogę, oni jeszcze tu muszą zakręcić. Nie, no nie jest źle. Mamy taki wyścig jakby z punktu do punktu. I kto lepszą sobie drogę znajdzie, ten lepszy. Pyk. Powiększanie mapki jest naprawdę bardzo wygodne. Kurde, no ciężko się jeździ tym samochodem. Nie dziwne, że on był taki. Ja pierniczę, my już mamy 200 tysięcy punktów. Kiedy żeśmy to zarobili? To jest chyba działanie tego mnożnika, co? Okej, wiecie co, my pojedziemy sobie tak, my pojedziemy sobie tu. A oni też tu jadą cwaniaczki, a ty, zobacz. I tu, wykorzystamy przyspieszenie GTR. Pod tlenek gazotu, ale poleciał. I gdybym tu miał warsztat, mógłbym sobie teraz naprawić furkę, ale no niestety. Dobra, teraz sobie pojedziemy tak. Skręcimy, a nawet tu możemy skręcić sobie w lewo. To na to samo wyjdzie. Pyk. I teraz tutaj. I pyk, dojechałem jako pierwszy, 25 tysięcy. I teraz pytanie, czy ja dostałem jakiś bonus? Miałem niecałe 200, nie, no chyba nie dostałem żadnego bonusu. Wydaje mi się, że te kredyty się dostaje bonus tylko do tej szalonej jazdy, tak to wygląda. Dostałem szeroko, ale takie szutrowe, z jakimiś takimi rajdowymi wielkimi lampami, a ciekawe. W sumie wiecie, co mało robiliśmy? Mało bawiliśmy się policją, a tu mamy też policję. Okej. Pyk! Skasuj się kiniera. To nie będzie trudne. Tutaj coś mamy. Ile moment. Ej, dobre są te pościgi. Dużo kasy z tego jest. Czekaj. Policja. Ops. Tam Aston Martin jechał. Pokażę wam. Tutaj sobie jechał. Astonek Martinek już się nawet pojawia rzadko, ale jest. Dobra, gdzie on teraz będzie skręcał? W prawo? Okej. Och, kurde. Niedobrze. How are we today? O, tak, autobus. Kurde, nie zdążyłem wykręcić. O, może być i to. Jest. Ej, patrzcie, po 10 patyków się dostaje za uciekiniera. No naprawdę dobra opcja jest. Do chwila moment, wystarczy go zresetować i po gościu, nie? I po temacie. Albo jeszcze lepiej wziąć sobie na przykład SUV-a i uderzyć od czoła, nie? Boże, jak to szybko idzie. Papa. Cyk. A, już pojechał w drugą stronę. Dobra, tak go nie dogonimy. Trzeba wziąć... Cyk. Wow. I mamy już 250 tysięcy. No, do naszego wozu, na który polujemy, jeszcze dużo brakuje. Ale już jakiś tam garaż nowy możemy sobie na przykład kupić. Na pewno od driftu będzie nam przybywać więcej punktów. I ciekawe, do czego jeszcze jest ten mnożnik, nie? Tu mamy XKR-kę. Z napędem na tył, proszę bardzo. Korweta policyjna, ale to słabo zderza. Co,
faktycznie z tego driftowania i z tych takich pierdółek dużo rzeczy jest, dużo tych punktów. Bo wiecie, chodzi mi o to, żeby zobaczyć, co najwięcej też przynosi zysku, nie? Żeby mi starczyło na te wszystkie rzeczy. No wiecie co, trzeba trochę pograć jednak, żeby to wszystko odblokować, bo tych samochodów jest tutaj bardzo dużo i niektóre wyzwania są dość trudne, żeby je zrobić. Dobra, co my tu jeszcze? Czekaj, tam była jakaś fajna reklama. Co to jest? SF Motor Group. A lot more choice, a lot more value. Okej, takie sobie samochody są. Na reklamie myślałem, że to jakieś znane. Nie kojarzę tej marki. Dobra, misja. Co my tu mamy? Mamy wyścig do zrobienia. Mamy policyjne tematy jakieś. Na trzy strony. Dorwi Foghorna i skasuj go. Będziemy musieli sobie to sprawdzić, ale to ogarniemy już w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, hejka.